wielu ludzi zostaje. Parafia Świętej Marii Magdaleny, a czy zdarzają się też sytuacje, reklamuje się psychologicznie, dzięki kontaktowi z księdzem i temu, co bo tutaj na krakowskim przedmieściu mohery mówią, damy sobie radę, damy sobie radę. A tu prawosławna Magdalena jedna da sobie radę. Na te mohery to one tam, wiesz, cieleśni z kamieniami na policję, damy sobie radę, damy sobie. Jezusowi związali z tyłu ręce. Raczej staram pobili, się słuchać, obśmiali, damy sobie radę. Koronę widzą, cierniową, no to przecież Jezus słuchać, nie bronił się nawet, bo wiedział, że jako ten baranek Boży będzie złożony w ofierze. Damy sobie radę, damy sobie radę. Takie neronowe gadanie, że siłą kto silniejszy. No to lepiej, żebyście sobie nawet może nie dali rady, bo to nieładnie tak mordować. Wielokrotnie będą krzyżować się Syna Człowieczego, mówi Biblia, i wydawać go na urągowisko. I to się dzieje wciąż, myślą, że kto silniejszy, to lepiej. A tutaj psychologii więcej trzeba do głowy sobie włożyć, wlać oleju. Stara sentencja, nie bądź głupi, grecka, poznaj samego siebie. I rozweselaj serce moje, a będę mógł dać odprawę temu, kto mnie lży, mówi Jahwe. Zastępuj. Naszych słuchaczy chciał się zwrócić do księdza. Prowadzę stronę internetową. Warszawa potrzebuje psychologii, mądrości. Strasznie dużo debili, prostych takich w sensie. Głupoty, że myślą, że siłą kto silniejszy, ten lepszy. Psychologicznego przy katedrze prawosławnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Marcin, witam. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Prawie kwadrans po północy w Polskim Radiu 24. Czas na magazyn 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w programie między innymi prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. Wszyscy panowie prezydenci podtrzymują brak uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji. W Warszawie, Krakowie i Nowym Sączu protestowano przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP i CETA. Ta umowa zakłada budowanie, dużo szybszy rozwój monokulturowych upraw, dużych gospodarstw, które będą, zalewając rynek tanią żywnością, eliminować drobnych producentów. Mariusz Gzyl, zapraszam. 24 godziny w Polsce i na świecie. O przyszłości Unii Europejskiej i tożsamości narodowej w ramach tej organizacji rozmawiali w Rzeszowie prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na zakończenie dwudniowego szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej prezydent Duda mówił o wartościach czerpanych z historii narodów. W przekonaniu polskiego prezydenta wartości Europy ojczyzn należy wnieść do Europy wspólnotowej i na tym budować przyszłość Unii. Chcemy Europy ojczyzn, ale zarazem absolutnie nie wyobrażamy sobie naszych ojczyzn bez Europy. Chcemy mówić w tych sprawach dla nas najważniejszych, wspólnych, jednym głosem. Uważamy, że na tym polega nasza siła i nasza wartość, ale nie tylko dla nas samych. I głęboko w to wierzymy, że wartości, które są wspólne i które nasze narody w sobie niosą, są wielkim pożytkiem dla Unii Europejskiej. Duda jest zdania, że Europa Zachodnia zaczyna rozumieć podejście Polski i Grupy Wyszehradzkiej do kryzysu imigracyjnego i sposobu jego rozwiązania. Prezydent powiedział w Rzeszowie, że uchodźcy, którzy dotrą do państw naszej części Europy, i tak prawdopodobnie uciekną do bogatszych krajów, dlatego mechanizm przymusowej relokacji nie ma sensu. Nie ma zgody na żadne kwoty i przymusowe przesiedlanie uchodźców. Nikt nie będzie do Polski pociągami przywoził uchodźców, bo co mają z nimi zrobić polskie władze? Zamknąć ich? Cieszę się, że wreszcie politycy Europy Zachodniej także to zrozumieli. I kiedy nasi premierzy, myślę o premierach Grupy Wyszehradzkiej, zaproponowali później, aby przyjąć politykę elastycznej solidarności w tym zakresie, to ten głos spotkał się z aprobatą, przede wszystkim ze strony Komisji Europejskiej. I to pokazuje, że także i sposób myślenia i patrzenia na tą sprawę polityków na zachodzie Europy się zmienia.
prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie sprzeciwiają się budowie gazociągu Nord Stream 2. Taką deklarację złożył prezydent Duda po spotkaniu z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier, a także z unijnym komisarzem do spraw bezpieczeństwa energetycznego Maroszem Szewczowiczem. Jak mówił Andrzej Duda, stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie jest jednoznaczne. Wszyscy panowie prezydenci podtrzymują brak uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji, natomiast przekonanie o tym, że ta inwestycja w gruncie rzeczy ma charakter polityczny, a przede wszystkim, że jej realizacja zaburzy możliwość budowania sprawnej unii energetycznej w Europie, sprawnej, to znaczy takiej, która rzeczywiście zapewni konkurencyjność dostaw, a tym samym rzeczywistą dywersyfikację źródeł dostaw gazu. Prezydent podkreślił, że budowa Nord Stream 2 spowodowałaby, że Unia Europejska byłaby jeszcze bardziej uzależniona od dostaw z Rosji, a konkretnie od Gazpromu. Tutaj było bardzo silnie podnoszone, zwłaszcza ze strony polskiej, czyli przeze mnie jako prezydenta, przez pana ministra Piotra Naimskiego, że konieczna jest dywersyfikacja dostaw, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł, tak jak właśnie tym poszukiwaniem nowych źródeł jest zrealizowany przez Polskę gazoport w Świnoujściu, który umożliwia dostawy gazu skroplonego LNG z różnych źródeł na całym świecie. Nord Stream 2 to projekt uzgodniony w ubiegłym roku przez rosyjski Gazprom oraz kilka europejskich kompanii energetycznych. Gazociąg ma przebiegać po dnie Morza Bałtyckiego, podobnie jak funkcjonujący już Nord Stream prowadzący z rosyjskiego Wyborga do niemieckiego Greifswaldu. Część państw wspólnoty sprzeciwia się realizacji tej inwestycji, wskazując, że będzie ona oznaczała zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego dla Unii Europejskiej. Już teraz 1/3 gazu, który płynie do państw wspólnoty, pochodzi właśnie z Rosji. Tymczasem w Warszawie odbył się protest przeciwko umowie o wolnym handlu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, CETA i TTIP. Na demonstrację, która rozpoczęła się pod Ministerstwem Rolnictwa i przeszła pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, przyszli mieszkańcy Warszawy i przyjezdni oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych i ekologicznych. Bogumił Kolmasiak z akcji Demokracja, współorganizator wydarzenia, powiedział, że gromadzi on ludzi zaniepokojonych możliwymi skutkami umów o wolnym handlu. Ma nadzieję, że rząd ostatecznie wycofa się z przyjęcia tych umów. Żądamy, aby rząd wstrzymał się z implementacją, tymczasowym wdrożeniem umowy CETA, żeby 18 października minister Waszczykowski powiedział, że Polska nie przyjmie tej umowy, ponieważ jest ona zagrożeniem dla polskich rolników, dla konsumentów, dla praw człowieka, dla demokracji. Jest możliwością drenowania budżetu przez korporacje, jest w interesie zysków, a nie obywateli. Wśród protestujących w stolicy znalazła się m.in. mieszkanka okolic Lublina, produkująca ekologiczną żywność. Obawia się, że umowa będzie zagrażała małym wytwórcom. Ta umowa zakłada budowanie, dużo szybszy rozwój monokulturowych upraw, dużych gospodarstw, które będą, zalewając rynek tanią żywnością, eliminować drobnych producentów. Po prostu nie będziemy konkurencyjni, w związku z tym znikniemy. Jakość znacznie się pogorszy, ponieważ Kanadyjczycy dopuszczają do obrotu dużo chemicznych środków, które w Europie do tej pory były zakazane. Była dużo większa kontrola w Europie sprawowana nad żywnością niż jest w Kanadzie. Bogusław Kolmasiak powiedział, że akcja Demokracja zebrała 100 tysięcy podpisów pod petycją w obronie polskiego rolnictwa i handlu. W przyszłym tygodniu organizatorzy protestu mają przekazać parlamentowi i rządowi postulaty z podpisami obywateli. Przejdziemy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 3-godzinny przemarsz, przemówienia i kilka happeningów. Moje osobiste obawy największe budzi sąd arbitrażowy, ten system arbitrażowy, który umożliwia korporacjom pozywanie rządów. Jeżeli korporacje będą pozywały rządy i będą zyskiwały jakieś duże odszkodowania z tego tytułu, to zapłacimy za to wszyscy, całe społeczeństwo. Gospodarka to jest system naczyń powiązanych i to nie jest tak, że rolnictwo nie wpływa także na nasze miejsca pracy, bo jeżeli prognozy są takie, że z 200 tysięcy miejsc, które mają być utracone w Unii Europejskiej, w Polsce ich będzie aż 100 tysięcy, no to my wszyscy za to zapłacimy. Najpierw ludzie, potem zyski! Najpierw ludzie, potem zyski! Przeciwko CETA i TTIP w Krakowie protestowało około 200 osób.
Protestujący mają przede wszystkim obawy, że wejście w życie przepisów spowoduje zalanie polskiego rynku żywnością genetycznie modyfikowaną. Wolni ludzie tak! Wolny handel nie! Pogorszy się jakość żywności. Wzrośnie stopa bezrobocia. Zalewanie inną żywnością tańszą polscy rolnicy mogą nie wytrzymać konkurencji z zachodnimi. Ja się staram dobrze odżywiać. Zdrowie mam takie nie jakieś tęgie. A teraz no to jedzenie będzie zupełnie niekontrolowane. Chcemy naszych praw. Nie chcemy, żeby to korporacje o nich decydowały. Nie chcemy być niewolnikami korporacji. To zagrożenie zarówno dla demokracji, jak i dla środowiska, dla rolnictwa. Część naszych małych, drobnych przedsiębiorców na pewno odczuje to negatywnie. Wiadomo, że korporacje pracują nie dla ludzi, tylko dla siebie i robią wszystko, żeby zarobić choćby kosztem ludzi. Stop za CETA! Stop za CETA! Protestujący pod Wawelem przynieśli ze sobą plastikowe jabłka, które mają symbolizować żywność genetycznie modyfikowaną. Również Nowy Sącz przyłączył się do protestu przeciwko ratyfikowaniu umów TTIP i CETA. Podczas demonstracji na tamtejszym rynku rozdawano jabłka pochodzące od lokalnych sadowników. Zapraszamy wszystkich bliżej do nas, można poczęstować się pysznym polskim jabłkiem bez GMO. Bronimy polskiej żywności. Te wszystkie umowy, które w tej chwili są wdrażane, są zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego nas, Polaków, nie tylko Polaków, ale i całej Europy. I takie przebudzenie jest we Francji, jest w Niemczech, prawda, w Rumunii. Cel naszego polskiego jedzenia. Zagrożenia są różne i ze strony ekonomicznej, i ze strony rynków pracy, ze strony tego, że małe firmy nie będą miały racji bytu po wprowadzeniu CETA. Mali przedsiębiorcy po prostu będą zmuszeni do likwidacji swoich przedsiębiorstw. Liczymy na to, że świadomość ludzi wzrośnie, że ludzie zrozumieją, że musimy chcieć, musimy walczyć o swoje, o prawdziwą żywność. Uważam, że ważna jest jakość życia i zdrowie. Nie dla CETA! Nie dla CETA! Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się, by rząd odrzucił umowę CETA o wolnym handlu z Kanadą. Po posiedzeniu Rady Naczelnej prezes PSR Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że umowa jest zagrożeniem dla polskich konsumentów, bo spowoduje napływ na nasz rynek genetycznie modyfikowanej taniej żywności. Żądamy od polskiego rządu wreszcie stanowiska w sprawie CETA. Żądamy przedstawienia skutków dla polskich rodzin przede wszystkim, skutków zdrowotnych. Jaka będzie ta żywność, jeżeli będzie naszczyknięta antybiotykami, jeżeli będą hormony wzrostu, jeżeli będzie GMO. Polska jest dzisiaj wolna od GMO. Nie możemy się zgodzić na podpisanie bez dyskusji narodowej, bez przyjęcia w Parlamencie Narodowym i ratyfikacji tej umowy. Jarosław Kalinowski dodał, że umowy CETA i TTIP są zagrożeniem dla rodzimej gospodarki, a szczególnie dla sektora rolno-spożywczego. Polska jest dzisiaj największym producentem i największym eksporterem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Po wejściu w życie umowy CETA z Kanadą niewątpliwie pojawi się potężny konkurent, któremu trudno nam będzie sprostać, chociażby na ceny, na koszty produkcji, ale też to samo z produkcją mięsa wołowego. Ten dział produkcji bardzo mocno ucierpi na podpisaniu wejścia w życie tej umowy. A tymczasem Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę, że zarządy powiatowe stronnictwa są zobowiązane do przeprowadzenia debat na temat skutków umowy o wolnym handlu z Kanadą. CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Zakłada zniesienie ceł oraz liberalizację handlu. Podpisanie CETA przez Radę Unii Europejskiej planowane jest na koniec października. Gotowa jest koncepcja designu pawilonu Polski na Expo 2017 w Kazachstanie. Organizatorzy spodziewają się, że w przyszłorocznej wystawie światowej w Astanie weźmie udział około 100 państw i organizacji, a odwiedzić ją może blisko 5 milionów gości. Hasło tego wydarzenia to energia przyszłości. Polska wystawa na Expo 2017 zajmie powierzchnię około 400 metrów kwadratowych. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski powiedział, że prace nad przygotowaniem polskiego pawilonu są bardzo zaawansowane. Dodał, że udział Polski w tym wydarzeniu ma służyć promocji naszej gospodarki. Praktycznie ta finalna koncepcja odnośnie designu tego pawilonu jest gotowa. Mieliśmy konsultacje w tym tygodniu z Ministerstwem Energii, z Ministerstwem Środowiska. Chcemy zaprezentować nowoczesny wizerunek Polski oparty na przesłaniu, że Polska jest miejscem innowacji, technologii. Expo 2017 w Astanie rozpocznie się 10 czerwca i potrwa 3 miesiące, czyli do 10 września. Od ponad 9 lat możemy zmieniać sprzedawców gazu.
Od tego czasu na taki krok zdecydowało się niemal 50 tysięcy klientów indywidualnych. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że od 2014 roku robimy to coraz chętniej, jednak jeszcze zdecydowanie rzadziej niż w przypadku zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W tym przypadku od lipca 2007 roku do końca sierpnia tego roku zrobiło to blisko 440 tysięcy gospodarstw domowych. W ocenie Beaty Weryszyńskiej z URE, podobnie jak w przypadku rynku energii elektrycznej, tak samo na rynku gazu będzie wzrastać liczba osób, które zdecydują się na zmianę sprzedawcy. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy blisko 30 tysięcy ponad. Natomiast już w tej chwili za połowę 2016 roku mamy kolejne ponad 18 tysięcy odbiorców gazu ziemnego zdecydowało się na zmianę sprzedawców. No i w tej chwili to jest ponad 48 tysięcy. Przypomnijmy, zmiana sprzedawcy gazu jest bezpłatna. Przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki zalecają jednak, by zawsze bardzo dokładnie czytać podpisywaną umowę. Międzynarodowe pokazy lotnicze odbędą się w 2017 roku w Radomiu. Zapewnił o tym minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wojsko planowało zorganizowanie imprezy rok później z okazji setnej rocznicy powstania polskiego lotnictwa. Anna Orzeł. Airshow to największe pokazy w Polsce i jedne z ważniejszych w Europie, dlatego wiele miast jest chętnych do tego, by gościć u siebie pilotów i miłośników lotnictwa z całego świata. Minister Macierewicz przeciął spekulacje o ewentualnym przeniesieniu imprezy i zapowiedział, że żadnych zmian nie będzie. Zaczęło realizować i będzie realizowało zawsze, odbędzie się w Radomiu Airshow, jak zawsze. W 2017 roku także. Ministerialna deklaracja ucieszyła prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. To dobra informacja dla Radomia, bo międzynarodowe pokazy Airshow to duża impreza, impreza, która promuje nasze miasto na całym świecie, jest jedną z najważniejszych imprez w świecie lotniczym. Rok temu Airshow odbyło się po raz 14, pokazy obejrzało prawie 200 tysięcy osób. Wojewoda zamknął ośrodek pomocy w Wolicy koło Kalisza. Prowadziła go ta sama organizacja, co dom w Zgierzu, skąd we wtorek karetki pogotowia zabrały kilkunastu wycieńczonych podopiecznych. Wczoraj kontrolerzy wojewody weszli do domu opieki w Wolicy. Dziś zapadła decyzja o jego zamknięciu ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pensjonariuszy. Poinformowała o tym wicewojewoda Marlena Maląg. Po raz pierwszy takową decyzję wojewoda wydał w tak szybkim tempie. Od 20 września razem z naszymi służbami prowadziliśmy czynności sprawdzające, podjęliśmy też czynności kontrolne. Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia pensjonariuszy i w związku z tym została podjęta ta decyzja. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Pensjonariusze trafią do ośrodków interwencji kryzysowej i domów pomocy społecznej, a jeżeli będzie taka potrzeba, również do szpitali. Ośrodek w Wolicy od września działał w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy handlującej zbożem. To miała być placówka dla potrzebujących i bezdomnych. Opiekowała się osobami w podeszłym wieku. Urząd Wojewódzki o tym, że ośrodek działa bez zezwolenia, zawiadomiły władze Godzieszy Wielkich. A już za chwil kilka na naszej antenie informacje dnia. W skrócie po nich obiecuję. Wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest w pół do pierwszej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś korekta rozkładu jazdy na kolei. To ostatnia zmiana w rozkładzie w tym roku. Wymuszają ją prace remontowe prowadzone na szlakach kolejowych. Pasażerowie muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Do 10 grudnia zostanie ograniczony ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Pasażerów będą wozić wynajęte autobusy. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, zmiany dotyczą także mieszkańców Wielkopolski. Do 10 grudnia zaplanowaliśmy zmiany w nocnych połączeniach między stolicą Wielkopolski a Wrocławiem. Tam pociągi Intercity pojadą trasą zmienioną przez Ostrów Wielkopolski, a zatem również warto wcześniej sprawdzić w rozkładzie jazdy, jak te pociągi będą kursowały. Kolejarze kontynuują pracę na odcinku z Włocławka do Aleksandrowa Kujawskiego. Pociągi mają wytyczone objazdy. Jeszcze większe utrudnienia czekają pasażerów w przyszłym roku. Na wielu szlakach rozpoczną się remonty, a co za tym idzie, będzie ograniczony ruch pociągów. Z
między innymi trasy między Warszawą a Lublinem i tam również będą przeprowadzane częściowe wstrzymania ruchu pociągów na kilku odcinkach, a zatem tam będą kursowały autobusy, natomiast pociągi dalekobieżne między Warszawą a Lublinem będą kursowały linią zmienioną przez Łuków i Parczew. Kolejarze rozpoczną też remont lokalnej linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Unieruchomiony będzie też odcinek centralnej magistrali kolejowej, która jest elementem trasy z Warszawy do Katowic i do Krakowa. Zakończyła się ewakuacja pensjonariuszy ośrodka opieki w Podkaliskiej w Wolicy. 4 osoby nie wyraziły zgody na przeniesienie do innych placówek i napisały w tej sprawie specjalne oświadczenia. Wczoraj wojewoda wielkopolski zdecydował o zamknięciu placówki ze względu na fatalne warunki sanitarne i brak opieki medycznej. Ośrodek w Wolicy był filią placówki w Zgierzu, która nie miała pozwoleń na funkcjonowanie. Prokuratura cały czas szuka właściciela ośrodków, który od kilku dni jest nieuchwytny. Ponad 4-godzinne spotkanie w Lozannie w sprawie Syrii nie przyniosło żadnych konkretnych uzgodnień. Jak zahamować rozlew krwi, powiedział sekretarz stanu USA John Kerry. Dodał jednak, że padło wiele nowych pomysłów, ale szczegółów nie chciał podać. Kerry oświadczył, że była zgoda w sprawie pewnych możliwości, jakie mogą doprowadzić do zawieszenia broni w Syrii. Różnice zdań dotyczą jednak metod, jak to uzyskać, dodał. Szef amerykańskiej dyplomacji uznał rozmowy za szczere i konstruktywne, określił je jako sesję burzy mózgów, momentami trudną i napiętą. Podobnie jak wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, Kerry zapowiedział kontynuowanie kontaktów w najbliższych dniach. W poniedziałek mają zostać przedyskutowane dalsze kroki. Grecja wciąż stanowi dla pożyczkodawców znak zapytania. Tak sytuację w tym kraju oceniła agencja ratingowa Moody's. Jej zdaniem ryzyko bankructwa Grecji w czasie trwania trzeciego programu kredytowego cały czas jest wysokie. Mimo że pierwsza ocena greckich reform zakończyła się pomyślnie, agencja Moody's ocenia, że wciąż nie można mieć pewności co do przyszłości greckiego programu. Tymczasem największe związki zawodowe w Grecji już wzywają do udziału w masowej demonstracji przeciwko reformom, które dotyczą m.in. zmian w prawach pracowniczych. Moody's podkreśla, że ryzyko bankructwa Grecji pozostaje wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że termin wykupu sporej ilości greckich obligacji upływa w lipcu 2017 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut do godziny pierwszej. My wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Komisja Europejska będzie wspierać Ukrainę, by przez ten kraj nadal płynął gaz do Europy. Taką deklarację złożył w Rzeszowie komisarz do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič. Głównym tematem rozmów szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej było bezpieczeństwo energetyczne regionu. Šefčovič podkreślał, że władze w Kijowie mogą w kwestiach energetycznych liczyć na Unię Europejską. Jest solidarność z Ukrainą. Chcemy, by nadal przez ten kraj płynął gaz na zachód po 2019 roku. Prezydenci interesowali się m.in. jak możemy pomóc w modernizacji tych gazociągów. Możemy zaangażować środki Banku Światowego i Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz Komisji Europejskiej. Światowi eksperci i politycy podjęli istotny krok w walce ze zmianami klimatu. Z przemysłu zostanie wycofana grupa szkodliwych gazów cieplarnianych. Globalne porozumienie zawarto w stolicy Rwandy Kigali. Rafał Motryk. Te gazy to tak zwane wodorofluorowęglowodory, w skrócie nazywane HFC. Są one stosowane w lodówkach, klimatyzatorach czy dezodorantach. Zostały one wprowadzone w miejsce freonów, które niszczyły dziurę ozonową. Efekt został osiągnięty. Dziura ozonowa zaczęła się sklepiać, ale okazało się, że gazy HFC przyczyniają się do globalnego ocieplenia, bo zatrzymują energię kilka tysięcy razy skuteczniej niż dwutlenek węgla. Podczas kilkudniowego szczytu w Kigali amerykański sekretarz stanu John Kerry apelował: żaden kraj nie może zapomnieć o znaczeniu wspólnych wysiłków zmierzających do ratowania planety. Teraz grupa 150 państw, w tym kraje Unii Europejskiej i USA, zdecydowały o stopniowym zmniejszaniu zużycia gazów HFC, począwszy od roku 2019.
Unia Europejska nadrabia zaległości w walce z rosyjską propagandą i realizowane są już konkretne projekty medialne. Na coraz silniejszą presję ze strony Kremla wskazali niedawno europosłowie z Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, którzy przyjęli raport autorstwa byłej szefowej polskiej dyplomacji Anny Fotygi. O szczegółach Beata Płomecka. Przez długi czas Unia Europejska była krytykowana za brak reakcji na rosyjską propagandę. Mówiono, że przegrywa walkę z Kremlem. Narzekały kraje bałtyckie oraz państwa zza wschodniej granicy wspólnoty. Teraz zaczyna się to powoli zmieniać, mówił Polskiemu Radiu Jerzy Pomianowski, dyrektor Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. Chodzi o to, żeby zrównoważyć to, co zostało zaburzone. Dzisiaj przestrzeń rosyjskojęzyczna medialna jest w 90% zdominowana przez media kontrolowane przez Kreml. I tak na przykład dzięki unijnemu wsparciu siły połączyły niezależne rosyjskojęzyczne media w krajach spoza wspólnoty, m.in. Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Białorusi. Powstało coś na kształt rosyjskojęzycznej agencji informacyjnej. Tam, gdzie są rzetelne informacje, trzeba również dać ludziom ciekawą rozrywkę. Tego typu audycje czy seriale również mają być produkowane przy wsparciu finansowym i eksperckim z unijnych krajów i Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. Kubańskie cygary uznawane za najlepsze na świecie będą mogły być od teraz już bez żadnych przeszkód przywożone z Kuby do Stanów Zjednoczonych. Specjalną dyrektywę w tej sprawie podpisał właśnie Barack Obama. Znosi ona wszelkie limity. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Przez blisko 5 ostatnich dekad przywożenie do USA kubańskich cygar było zabronione. Oficjalnie do Stanów Zjednoczonych nie mogły one trafić, nawet gdy były zakupione w innym kraju. Wszystko ze względu na embargo. W grudniu 2014 roku Barack Obama podpisał rozporządzenie, na mocy którego Amerykanie wracający z wyspy mogli mieć różne towary, w tym cygara o wartości nieprzekraczającej $100. Prezydent zniósł właśnie te limity. Na użytek własny będzie można z Kuby do USA przywieźć nieograniczoną ilość wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jakie zmieszczą się do bagażu podręcznego. Surowo zabronione jest ich odsprzedawanie. Dzięki temu w Stanach Zjednoczonych towary takie jak oryginalne kubańskie cygara czy rum nie będą już traktowane jako te luksusowe. W miejscowości Smolany na Białorusi złożono kwiaty na mogile polskiego poety Tomasza Zana i jego żony Brygidy. W ceremonii wziął udział ambasador Polski na Białorusi i przedstawiciele lokalnych władz. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 220. rocznicy urodzin polskiego poety oraz przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Ambasador Konrad Pawlik powiedział Polskiemu Radiu, że cieszy się z tego, że na Białorusi pamięta się o Tomaszu Zanie i że możliwe są wspólne obchody tego jubileuszu. Nasi przyjaciele białoruscy z tych kół twórczych i uniwersyteckich są tutaj zawsze obecni. Mogiła Tomasza Zana była odnowiona środkami Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa na 200. rocznicę narodzin. Jest dobrze zachowana, za co chciałbym podziękować przede wszystkim miejscowym władzom. Z kolei Siarchiej Wieczar, wicedyrektor Muzeum Narodowego Białorusi, powiedział, że Białorusini powinni poszerzać wiedzę o Tomaszu Zanie. Sprawa honoru. Uważam, że to sprawa honoru wszystkich Białorusinów, aby nazwisko Tomasza Zana było bardziej znane w naszym kraju. Dumą naszej krainie. Siarchiej Wieczar dodał, że w przyszłości należałoby pomyśleć o upamiętnieniu poety w pobliskiej miejscowości Kochaczyn. Tam znajdował się majątek, w którym Zan mieszkał w ostatnich latach życia. Był on autorem m.in. wierszy okolicznościowych, ballad, sielanek, elegii. Pisał również utwory satyryczne. Najbardziej znany to poemat heroi komiczny Zgon tabakiery. Polak Wojciech Kruczyński został jednym z laureatów zakończonego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich konkursu fotografii. Jego zdjęcie fiordów zwyciężyło w kategorii krajobraz. W czasie Międzynarodowego Festiwalu Ekspozycja swój projekt poświęcony kobietom z Afganistanu prezentowała również Gabriela May. Anna Dudzińska. Gabriela May, fotograf mieszkająca od urodzenia poza Polską, przez 5 lat robiła w więzieniach Afganistanu zdjęcia swoim modelkom. Oskarżane o niemoralne zachowanie Afganki trafiają do więzień wraz ze swoimi dziećmi. Przetrzymywane są tam przez wiele miesięcy. Była jakby sprzedana jako żona mężczyźnie, który był, ona go określiła jako siwy jak dziadek. Ona miała 7 lat.
Nawet w najtrudniejszych więziennych warunkach pozujące kobiety starały się być piękne. Wyciągnęła spod łóżka ta dziewczyna ze swoją koleżanką stare takie plastikowe pudełeczko, w którym ukrywały różową szminkę. Zdjęcia, które powstały w ramach fotograficznego projektu, wykorzystywane są przez organizacje walczące o prawa kobiet w krajach muzułmańskich. Gabriela Majk współpracuje też z organizacją Kobiety dla Kobiet Afgańskich, pomagającej molestowanym. Zorganizowany w emirackim mieście Sharjah festiwal przyciągnął wielu fotografów pracujących dla największych gazet i agencji fotograficznych na świecie. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Ponad połowa Polaków nie ma oszczędności. Eksperci wskazują, że powodem jest brak odpowiednich nawyków, ale też podstawowej wiedzy ekonomicznej. Tymczasem posiadanie oszczędności to nie tylko zabezpieczenie na przyszłość, ale też realna korzyść dla gospodarki. Więcej o oszczędnościach Polaków w relacji Arkadiusza Augustyniaka. Na koniec lipca Polacy zgromadzili na rachunkach bankowych prawie 700 miliardów złotych. Eksperci oceniają, że ta kwota mogłaby być znacznie wyższa. Tymczasem połowę społeczeństwa od finansowych kłopotów dzieli tylko jeden miesiąc bez dochodów. Ekonomista i autor bloga o finansach osobistych Marcin Iwódź wskazuje, że powody braku oszczędności są różne. Oczywiście pierwsze hasło, które pada w odpowiedzi na takie pytanie, to za mało zarabiamy. Ale to nie do końca tak. Bardzo wiele badań pokazuje, że to jest również kwestia naszych nawyków i zachowań. Prosta sprawa. Kiedy dostajemy pieniądze, wydajemy, pokrywamy wszystkie opłaty i myślimy, że zaoszczędzimy to, co zostanie. Tę kolejność trzeba odwrócić. Gdy tylko dostajemy pieniądze, trzeba najpierw odłożyć pieniądze dla siebie, a żyć i wydawać to, co zostanie. Wtedy mamy gwarancję, że oszczędności zaczną nam szybko i systematycznie przyrastać. Główny analityk firmy doradczej Expandor, Jarosław Sadowski, uważa, że wytłumaczenie wielu osób, że nie oszczędzają, bo nie mają z czego, nie zawsze jest prawdziwe. W ostatnim czasie pokazały się badania, które pokazują, że są narody, które są od nas jeszcze biedniejsze, a z tym oszczędzaniem jest u nich lepiej. Powodem rzeczywiście jest brak edukacji, ale też to, że potrzebujemy jakiegoś takiego konkretnego celu, więc zdarza nam się oszczędzać, jeżeli potrzebujemy wyremontować mieszkanie, ale jeżeli takiego silnego bodźca nie ma, no to wiele osób jednak jest skłonna do tego, żeby wydawać pieniądze. Ekspert wskazuje, że do oszczędzania zniechęca Polaków brak zaufania do instytucji finansowych czy państwowych, a także fakt, że niektóre produkty finansowe są zbyt skomplikowane. Ciężko jest przekonać nas do oszczędzania na emeryturę w sytuacji, kiedy mieliśmy pewne oszczędności w OFE, nagle się okazało, że część tych pieniędzy została zabrana. Podobnie w przypadku tych produktów nazywanych polisolokatami. No i teraz Polacy obawiają się oszczędzać długoterminowo, bo obawiają się, że coś złego stoi albo za produktem, albo że coś złego się stanie i ktoś zabierze im te pieniądze. Trudno teraz będzie przełamać te obawy. Realnym problemem jest też brak odpowiedniej edukacji. Marcin Iwódź podkreśla, że Polacy muszą zdobywać wiedzę o finansach na własną rękę. Nie ma edukacji finansowej, to na żadnym etapie nauczania. Ani w szkole podstawowej, ani w gimnazjum, ani nigdzie indziej tak naprawdę. Nawet studenci ekonomii uczą się skomplikowanych spraw związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, ale o własnych finansach osobistych nie uczy ich nikt. Eksperci wskazują, że posiadane oszczędności to nie tylko zabezpieczenie na przyszłość, ale też realna korzyść dla gospodarki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia jednak, że ważne jest nie tylko to, czy oszczędzamy, ale też jak oszczędzamy. Ważne jest to, czy pieniądze odkładane przez gospodarstwa domowe w jakiś sposób pracują, bo jeżeli gospodarstwo domowe odkłada oszczędności do przysłowiowej skarpety, te pieniądze leżą bezproduktywnie, to one oczywiście nie przynoszą żadnych efektów, nawet i w skali właśnie całej gospodarki, a ponadto najprawdopodobniej tracą na wartości, jeżeli pojawia się na przykład inflacja. Dlatego właśnie inwestowanie tych oszczędności, które na przykład zaniesione do banku mogą być dalej przekazywane poprzez kredyt na różnego rodzaju przedsięwzięcia, na przykład po stronie przedsiębiorstw, no to jest właśnie ta wartość dodana, która powoduje, że gospodarka się rozwija. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz uważa, że państwo powinno zachęcać do oszczędzania wzorem takich krajów jak Niemcy czy Francja. Tam osoby oszczędne dostają premię na swój rachunek bankowy. Władze tych krajów doszły do wniosku kilkadziesiąt lat temu, że dla rozwoju potrzebny jest zasób prywatnych oszczędności i że rozwój tego kraju jest finansowany z kilku źródeł. Środków wypracowanych przez przedsiębiorców czy samorządy terytorialne, środków pochodzących z budżetu państwa oraz
środków prywatnych zgromadzonych w bankach. Z różnych badań wynika, że świadomość Polaków o konieczności odkładania pieniędzy rośnie. Częściowo jest to spowodowane popularyzacją wiedzy na ten temat, a częściowo, o czym przypomina Monika Kurtek, bolesnymi doświadczeniami. W szczególności widać to od kryzysu w 2008 roku. Ten kryzys odcisnął się piętnem na również finansach gospodarstw domowych, bo przecież rosło nam bezrobocie, płace się obniżały. W tej chwili mamy sytuację odwrotną. Bezrobocie się obniża, płace przyspieszają. Dodatkowo mamy program 500+, w ramach którego też gospodarstwa domowe część tych pieniędzy przeznaczają na oszczędności. To widać po danych chociażby z sektora bankowego. O tym, że sytuacja się poprawia, świadczą niedawne badania, które wykazały, że 65% mieszkańców Polski jest w stanie oszczędzać przynajmniej niewielkie kwoty, a 35% odkłada co miesiąc do 250 zł. Ponad 100 tysięcy katolików na Jasnej Górze uczestniczyło w wielkiej pokucie, całodniowej modlitwie przebłagalnej. Ksiądz Piotr Glas poprowadził część pokutną oraz narodowy akt ekspiacji, czyli przebłagania i przeproszenia za grzechy wszystkich mieszkańców ojczyzny. Wierni przepraszali zarówno za grzechy osobiste, jak i narodowe. W imię Jezusa Chrystusa, wybacz nam Boże przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za grzechy odrzucenia życia wobec przykazań Boga i nauki Kościoła. Za grzechy kolaboracji i zdrady narodu. Za grzechy braku miłości do ojczyzny i występowania przeciw własnej wspólnocie narodowej. Za grzechy nienawiści do innych narodów. Wcześniej odprawiono nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Gondecki. Na zakończenie mszy Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, odczytał akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Metropolita Poznański zachęcił wiernych, by potraktowali ten akt jako wstęp i przygotowanie do uroczystości, która będzie miała miejsce w Krakowie Łagiewnikach 19 listopada. Wówczas akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana zostanie uroczyście proklamowany w Wigilię zakończenia nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia. W Polsce obchodzony był Dzień Dziecka Utraconego. Organizowane były symboliczne pochówki, msze, wykłady psychoterapeutów oraz spotkania rodzin, które dotknął ten problem. Według statystyk medycznych co roku w Polsce około 50 tysięcy kobiet przeżywa dramat poronienia. Kolejne 2 tysiące dzieci przychodzą na świat martwe, a kilka tysięcy nie dożywa swoich 18 urodzin z powodu chorób i wypadków, mówi ksiądz Tomasz Czarnocki, oficjał sądu biskupiego w Siedlcach. Dla osieroconych rodziców to dzień wspólnoty w cierpieniu, bo strata dziecka przed jego urodzeniem czy urodzeniem martwego dziecka jest bolesnym i trudnym do przeżycia wydarzeniem. Dla tych rodziców jest to także dzień wspólnoty w nadziei. Po stracie swojego dziecka przychodzi im zmierzyć się ze smutkiem, rozpaczą czy gniewem, ale także z poszukiwaniem sensu i nadaniem znaczenia temu wydarzeniu. Przy parafii Bożego Ciała w Siedlcach działa grupa wsparcia Dzieci Światła. To modlitewna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili dziecko. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca sprawowana jest Eucharystia i odbywają się spotkania grupy. Z badań Fundacji Przetrwać Cierpienie z lat 2012-2014 wynika, że około 27% rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku. Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa. Natomiast aż 30% kobiet, które poroniły, popada w depresję wymagającą leczenia psychiatrycznego. Po raz pierwszy Dzień Dziecka Utraconego obchodzono w roku 1988 w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest on obchodzony od roku 2004. Pod hasłem Polska przeciwko rasizmowi i przemocy obchodzony był także Dzień Solidarności z Uchodźcami. Z tej okazji na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki odbyła się manifestacja w formie rodzinnego pikniku. Akcję zorganizowała inicjatywa Chlebem i Solą. Jej głównym celem było pokazanie solidarności z ludźmi, którzy doznają przemocy ze względu na kolor skóry, wyznanie czy poglądy. Warszawa wolna od rasizmu! Warszawa wolna od rasizmu! Paweł Cudziński, inicjatywa Chlebem i Solą. Wzrasta przemoc, nienawiść i ksenofobia. Postanowiliśmy zaprotestować przeciwko temu. Postanowiliśmy się solidaryzować z ludźmi, których pana dotyka. Polska powinna być otwarta dla ludzi, wszystkich, nie tylko dla Polaków.
Ja po prostu uważam, że wszyscy ludzie są po prostu ludźmi. To nie ma znaczenia, jaką religię wyznają, jakiego koloru skóry są. Po prostu są ludźmi. Jeżeli są w potrzebie, to tak jak nam pomagano ileś razy, tak samo my powinniśmy pomagać innym ludziom. Pikiecie towarzyszyły koncerty oraz degustacja specjałów kuchni z różnych stron świata. Z okazji Dnia Solidarności z uchodźcami były zbierane też podpisy pod apelem zachęcającym do sprzeciwu wobec przemocy wobec imigrantów, uchodźców i osób wyróżniających się kolorem skóry. Do tej pory pod apelem podpisało się 200 instytucji, w tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. A w Zabrzu rozpoczął się Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona. Co roku do udziału w festiwalu zapraszane są najwybitniejsze polskie inscenizacje teatralne. To będzie prawdziwy maraton dla miłośników sztuki spod znaku melpomeny, zapewnia Paweł Janicki, rzecznik Zabrzeńskiego Teatru Nowego. 9 dni, 15 teatrów z całej Polski plus jeden zagraniczny z Gruzji. Przyjeżdżają teatry z takich miast jak Łódź, Legnica, Wałbrzych, Częstochowa. My pokazujemy dwa przedstawienia z naszego Zabrzeńskiego Teatru. Przyjeżdża też Bytomska Szkoła Teatralna. Przyjeżdżają bardzo mocne przedstawienia, bo przyjeżdża przedstawienie z Białego Stoku, Biała Siła, Czarna Pamięć. Przyjeżdża Hymn Narodowy z Legnicy. No myślę, że będzie się działo na pewno. Festiwalowi towarzyszy wiele imprez o charakterze edukacyjnym, m.in. warsztaty dramatopisarskie i aktorskie, spotkania autorskie, wystawy plastyczne, przeglądy i prezentacje dramatów w wykonaniu młodzieży i dzieci. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w październiku 2001 roku. Muzyka cerkiewna w wykonaniu ukraińskiego kwartetu Labirynt zabrzmiała w Nowym Sączu w ramach trzeciego krakowskiego festiwalu akordeonowego. Koncert odbył się w cerkwi grecko-katolickiej na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego. W programie pojawiły się też m.in. utwory Antonio Vivaldiego, Astora Piazzolli czy Jana Sebastiana Bacha. Andrzej Sawka z kwartetu Labirynt zachwalał różnorodność gatunków, które obecne są na festiwalu. Jest i klasyka, i współczesna muzyka, i ukraińska różna muzyka, ale to jest własny wzgląd na muzykę. Bożena Lubadyga. Mam zaszczyt być pomysłodawcą tego festiwalu, a temu służy festiwal, żeby to bogactwo możliwości pokazać, czyli jest ten akordeon wspólnym mianownikiem dla najprzeróżniejszych gatunków muzyki, a nawet gatunków sztuki. Tyle, że warto słuchać. Zawsze coś człowiek znajdzie dla siebie. Bardzo mnie zaintrygowało pomieszanie tradycji muzycznej. Warto. Jeszcze w takim otoczeniu, przy świetnej akustyce, to jest niezapomniane wrażenie. Oprócz koncertów w ramach festiwalu przewidziano wiele wydarzeń towarzyszących z akordeonem w roli głównej, takich jak warsztaty czy wykłady. To święto dla miłośników kolei. Z okazji obchodów 140-lecia kolei w Nowym Sączu na dworcu PKP przygotowano dla zwiedzających wiele atrakcji. Można m.in. zwiedzić izbę tradycji kolejarzy węzła Nowosądeckiego i wystawę modeli taboru kolejowego z różnych okresów. Na torach prezentowane są nowoczesne pociągi wyprodukowane przez nowosądecką firmę Newag, ale też bardziej wysłużony tabor należący do PLK, PKP Energetyka czy PKP Cargo. Największym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszą się lokomotywy. Każda jest wspaniała na inny sposób. Każda ma inny wygląd, inne parametry. Tym wyglądem też potrafi zaciekawić, mają swój klimat. Trzeba dzieci zachęcać do jazdy również pociągiem. Moim zdaniem ładne są tutaj pociągi, na przykład te z linii Impuls. Można zobaczyć na przykład trochę starsze lokomotywy. Chciałem zainteresować przede wszystkim dzieciaki transportem kolejowym, maszynami. Chcemy zwiedzić na stawnie, zobaczyć sterowanie ruchem pociągu, a później porozmawiać z obsługą pociągów. Całe życie jeżdżę pociągami. Do dnia dzisiejszego. Kolej w sumie rozwija się w Polsce teraz troszkę lepiej, czyli jest szybsza, bardziej komfortowa, a poza tym starej kolei jest coś takiego, co ma duszę. W holu dworca kolejowego nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniających artystę malarza Edmunda Cieczkiewicza, którego obrazy ozdabiają Nowosądecki dworzec PKP.
Wózek to nie sztanga, nie da się dźwigać, przekonywali uczestnicy pierwszej wózkowej masy krytycznej w Krakowie. Rodzice z dziećmi przeszli ulicami miasta, by zwrócić uwagę urzędników na problemy w poruszaniu się chodnikami i ulicami. Największe przeszkody to źle zaparkowane pojazdy, nierówne chodniki oraz brak odpowiedniej infrastruktury, która ułatwiałaby przewożenie dziecka. Nawet na moją siebie mam taki przykład, który codziennie komplikuje mi dojście do przystanku, ponieważ mam bardzo długie schody. Jest to prawda tam podjazd na wózku, ale jest on tak stromy, że ja muszę po prostu obchodzić trawnikiem przez krzaki naokoło, bo to jest jedna możliwa inna droga. Są turbulencje czasami bardzo duże, także wózek terenowy też jest przydatny wtedy. Samochody parkowały prosto na chodniku, nie dało się przejechać wózkiem. Wiązały się to z takimi ryzykownymi zachowaniami, wychodzeniem na jezdnię, często ruchliwą. Czasami te przeprawy przez ulicę są ekstremalne. Przez to, że płytki właśnie jest bardzo duża różnica w poziomie, po prostu wózek w pewnym momencie mi stanął i ja w tym pędzie po prostu się przewróciłem razem z sercem wózkiem. No była właśnie rozcięta warga, no i dużo płaczu. Uczestnicy wózkowej masy krytycznej po drodze rozdawali kierowcom ulotki przypominające o konieczności odpowiedniego parkowania oraz czerwone tasiemki o długości 1,5 metra. Niezgodnie z przepisami, kierowca może parkować na chodniku, jeśli znaki drogowe tego nie zakazują. Samochód trzeba jednak ustawić w taki sposób, by zostawić pieszy pas szerokości właśnie 1,5 metra. Grand Prix 32. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Główną nagrodę w konkursie międzynarodowym otrzymał film Malaria irańskiego reżysera Parviza Chhapghaziego. Jest to historia młodej dziewczyny, która uciekła ze swoim chłopakiem z rodzinnej miejscowości, by wyrwać się z tradycyjnego schematu życia kobiety i spróbować decydować o sobie. Witold Banach. To jest dla mnie zaszczyt. Od 13 lat robię filmy o młodych Irańczykach. Lubię opowiadać historie młodych dziewcząt, ponieważ potrzebują one wsparcia. Staramy zmienić się w ten sposób ich sytuację i znieść ograniczenia, które nakłada na nie irańskie prawo. Członkini jury konkursu międzynarodowego Maria Sadowska wyjaśnia, że film Malaria dotyka bardzo ważnego tematu. Prawa kobiet i w jakimś sensie ten film jest bardzo uniwersalny pod tym kątem. Druga rzecz, poczucie humoru. Ten film ma bardzo ciekawą formę, wykorzystującą nowe technologie. Również pokazuje Iran w taki sposób nieoczywisty dla nas. W konkursie filmów dokumentalnych zwyciężył film Anny Zameckiej pod tytułem Komunia. To jest film o sile człowieka i o konsekwencjach raptownego dorastania w trudnych okolicznościach życiowych. Ale też jest to film o ogromnej rodzinnej miłości, która jest bardzo trudną miłością, o takiej potrzebie bycia razem. Z kolei za najlepszy film krótkometrażowy uznano film Agnieszki Elbanowskiej pod tytułem Pierwszy Polak na Marsie. Na wszystkie nagrodzone filmy będzie można obejrzeć podczas ostatniego dnia festiwalu. Bytom uczci pamięć o żołnierzach w Górnikach. Przed teatrem Rozbark zostanie odsłonięty pomnik upamiętniający służących w Wojskowym Korpusie Górniczym. Do tej istniejącej w latach 1949-1959 formacji kierowano mężczyzn, których uznawano za przeciwników politycznych. Przymusowo zatrudniano ich w kopalniach węgla kamiennego, uranu i kamieniołomach. Wielu niewolniczą pracę przypłaciło życiem lub zdrowiem, mówi Krzysztof Przybylski z Urzędu Miasta. Taki jeden górniczy batalion stacjonował w Bytomiu. W związku z tym poczytujemy sobie to za zaszczyt, że Krajowy Zarząd Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników wybrał nasze miasto na lokalizację do jedynego w Polsce pomnika. Żołnierzy Górników upamiętnia także płyta nagrobkowa, która znajduje się na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. I to już była ostatnia dziś informacja. Czas kończyć nasz magazyn. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Nie wiem, jakie plany mają Państwo na niedzielę, ale ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z charyzmatycznymi kobietami. Rozmawiamy zarówno o życiowych, jak i biznesowych sukcesach, odważnych decyzjach, pasjach, wątpliwościach i wyzwaniach. Każdą niedzielę po godzinie 13. Kobiety sukcesu, kobiety biznesu. To jesteśmy umówieni. Maja Kulczyńska. Autopromocja. No to jest według mnie niesamowity kapitał, niesamowita łaska.
jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. W Słostowicach koło Radomska w Łódzkiem trwa dogaszanie pożaru drewnianej restauracji. Budynku, który znajduje się przy trasie Warszawa-Katowice, nie udało się uratować. O szczegółach zdarzenia mówi Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku Artur Bartosik. Do całkowitego pożaru budynku restauracyjnego, specyficznego z uwagi na jego konstrukcję. Była to konstrukcja drewniana. Strażacy, gdy dojechali na miejsce, pożarem objęty był całkowicie ten budynek. Paliły się również dwa samochody osobowe, które były zaparkowane przy tym obiekcie. Zagrożony również był sąsiedni budynek magazynowo-gospodarczy. Na szczęście udało się obronić ten budynek w środku. W momencie, gdy ten pożar powstał, było 8 osób. Wszystkie te osoby opuściły budynek o własnych siłach. Nikt nie odniósł obrażeń. Akcja strażaków może potrwać do rana. Ponad 100 tysięcy osób uczestniczyło w całodniowej modlitwie przebłagalnej na Jasnej Górze. Najważniejszą częścią było wieczorne nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu. O szczegółach Grzegorz Maciak. Od rana na Jasnej Górze zdążały autokary z pielgrzymami. Wszystkim nam towarzyszą intencje przebłagalne za grzechy osobiste i te narodowe, w tym aborcję, pijaństwo czy zawiść, mówi Maciej Bodasiński, jeden z organizatorów nabożeństwa. Chcę odwrócić się plecami od mojego grzechu, który mi ciąży, który mnie zniewala, który mnie niszczy. I zapraszamy całą Polskę, żeby to przeżyć. Chodzi o to, aby po wyznaniu swoich grzechów podjąć postanowienie poprawy. W roku miłosierdzia i w roku 1050 rocznicy chrztu Polski szczególnie jesteśmy wezwani do zerwania ze złem, mówią pielgrzymi. To jest wielkie wydarzenie dla nas chrześcijan. Powinniśmy więcej tego typu wydarzeń organizować. Tutaj mamy akurat piękną rocznicę, bo jest 1050-lecie chrztu. Całe nabożeństwo nazwane Wielką Pokutą zbudowane jest wokół dziękczynienia za to, co dobrego dokonało się w historii Polski, kateches, mszy i części pokutnej z przeproszeniem za popełnione grzechy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się, aby rząd odrzucił umowę CETA o wolnym handlu z Kanadą. Po posiedzeniu Rady Naczelnej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że umowa jest zagrożeniem dla polskich konsumentów, bo spowoduje napływ na nasz rynek genetycznie modyfikowanej, taniej żywności. Żądamy od polskiego rządu wreszcie stanowiska w sprawie CETA. Żądamy przedstawienia skutków dla polskich rodzin przede wszystkim, skutków zdrowotnych. Jaka będzie ta żywność, jeżeli będzie nastrzyknięta antybiotykami, jeżeli będą hormony wzrostu, jeżeli będzie GMO. Polska jest dzisiaj wolna od GMO. Nie możemy się zgodzić na podpisanie bez dyskusji narodowej, bez przyjęcia w Parlamencie Narodowym i ratyfikacji tej umowy. Jarosław Kalinowski dodał, że umowa CETA i TTIP jest zagrożeniem dla rodzimej gospodarki, szczególnie dla sektora rolno-spożywczego. Polska jest dzisiaj największym producentem i największym eksporterem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Po wejściu w życie umowy CETA z Kanadą niewątpliwie pojawi się potężny konkurent, któremu trudno nam będzie sprostać, chociażby na ceny, na koszty produkcji, ale też to samo z produkcją mięsa wołowego. Ten dział produkcji bardzo mocno ucierpi na podpisaniu wejścia w życie tej umowy. CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Zakłada zniesienie ceł oraz liberalizację handlu. Podpisanie CETA przez Radę Unii Europejskiej jest planowane pod koniec października. Przeciwko umowie jej przeciwnicy protestowali wczoraj w kilku miastach Polski, m.in. w Warszawie i Krakowie. Kilkuminutową owacją zakończył się pokaz powidoków Andrzeja Wajdy na Rzymskim Festiwalu Filmowym. Ostatni obraz zmarłego w niedzielę polskiego reżysera uznano za jego kolejne arcydzieło. Na festiwalu byli obecni niektórzy członkowie ekipy realizującej film, w tym odtwórca głównej roli Bogusław Linda, z którym rozmawiał Marek Lenert. Pokaz filmu Andrzeja Wajdy odbył się w piątek wieczorem na zakończenie dnia, który dzięki wiejącemu od Afryki wiatrowi szeroko przypominał lato. Było 25 stopni. Do tego nawiązał Bogusław Linda. Jesteśmy trochę dla niego i myślę, że trochę z nim tutaj. Myślę, że trochę się nam jeszcze opiekuje. Myślę, że ta pogoda, która jest tutaj dzisiejszego dnia, to też to on wykombinował. Polski aktor zbudowany jest ilością wspomnień o Andrzeju Wajdzie, jakie zamieściła włoska prasa. Wydaje mi się, że jest jakby
bardzo gorąco wspominany, o ile wiem, masę dzienników zamieściło duży artykuł, myślę, że nawet więcej niż w Polsce, co jest trochę przykre. Raptem okazało się, że mieliśmy wielkiego człowieka, wielkiego Polaka. Marek Lenert, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, temperatura minimalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie Polski, 3 w centrum do 7 na południowym zachodzie. A w ciągu dnia maksymalna temperatura na przeważającym obszarze kraju od 7 do 9 stopni, na południowym zachodzie, południu i na wschodnim wybrzeżu cieplej od 10 do 12 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 1 w Polskim Radiu 24. Wracamy. Teraz program 24 poziom. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas wejść na 24 poziom. Przy mikrofonie Przemysław Pawełek. W dzisiejszej audycji gościć będziemy reprezentantów warszawskiego studia Flying Wild Hog. Studia, które parę lat temu przygotowało remake klasycznej strzelaniny Shadow Warrior. Teraz na rynek powracają z Shadow Warrior 2. Już za chwilę porozmawiamy o nowej polskiej grze na światowym rynku, ale najpierw wiadomości. Południowo-koreański koncern Samsung zawiesza produkcję najnowszego smartfona Galaxy 7. To właśnie w tym modelu telefonu wykryto defekt, który może doprowadzić do samozapłonu urządzenia. Decyzję o zawieszeniu produkcji Galaxy 7 podjęto po tym, jak do samozapłonu dochodziło w telefonach serii uznawanej za bezpieczną. Po doniesieniach o pożarach wywoływanych przez Galaxy 7 firma zdecydowała się wycofać z rynku pierwotną partię i wymienić telefony wcześniej zakupione przez konsumentów. Okazało się jednak, że także w telefonach nowej serii dochodzi do samozapłonu. Samsung zdecydował się w związku z tym na całkowite wstrzymanie produkcji Galaxy 7. Poinformowała o tym, cytując anonimowe źródła we władzach koncernu, południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap. W ubiegłym tygodniu w USA doszło do samozapłonu Galaxy 7 na pokładzie samolotu jednej z amerykańskich linii lotniczych. Większość towarzystw lotniczych nakazuje wyłączenie smartfonów Galaxy 7 przed wejściem na pokład. Jakub Szewczyk i Grzegorz Uriasz, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy opracowali numeryczne metody ray tracingu w zakrzywionej czasoprzestrzeni zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, wygrali 5. edycję konkursu naukowego Explory. Pojadą oni także na światowy konkurs Intel ISEF w USA. Co dokładnie opracowali zwycięzcy? Mówią Grzegorz Uriasz i Jakub Szewczyk. Wreszcie chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda ogólna teoria względności, a także stworzyć program, który pozwoli nie tylko interaktywnie zobaczyć teorię względności, ale także prowadzić zaawansowane badania naukowe, przydatne na przykład astronomii. Nasze metody pozwalają na niesamowicie dokładną symulację przebiegu toru świetlnego i dzięki temu odpowiedzenie sobie na bardzo proste pytania. Co widzi astronauta widzący czarną dziurę? Jak wygląda czarna dziura? Jaka jest natura czarnej dziury? Drugie miejsce zajął Michał Zwierz z Ostrowa Wielkopolskiego za prototyp wózka inwalidzkiego o zwiększonych możliwościach poruszania się. Zwyciężył on również internetowy plebiscyt Innowator Jutra. Trzecie miejsce zajęła Kinga Woskowska ze Zduńskiej Woli za projekt pod tytułem Porozumienie bez przemocy w szkole – badania społeczne. Kinga Woskowska otrzymała także Nagrodę Specjalną Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Explory to największy w Polsce konkurs naukowy, który pozwala młodym naukowcom w wieku 13 do 20 lat tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty, poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami z innymi młodymi naukowcami, także za granicą. 3 dni. Tyle czasu zajęło InXile Entertainment uzbieranie 2 750 000 dolarów na produkcję Wasteland 3, informuje poligamia.pl. Do końca akcji jeszcze trochę czasu, więc możemy zakładać, że ostateczna kwota będzie większa. Klasycznym bez was nie byłoby to możliwe. Brian Fargo przypomina także, że możliwych do osiągnięcia jest jeszcze kilka progów zbiórki. Na przykład po osiągnięciu 3 milionów dochodzi nowy kompan podróży, a jeszcze 100 000 dalej opcja stworzenia własnych insygni swojej drużyny.
Przewidywana data premiery to grudzień 2019 roku. Możliwość przedpremierowego grania w Horizon Zero Dawn, For Honor czy Tekkena 7 to właśnie czeka na osoby, które zjawią się na Warsaw Games Week, które potrwa w Warszawie do niedzieli. W centrum Expo 21 Microsoft rozstawi ponad 200 stanowisk do gier z konsolami Xbox One S oraz z komputerami. Zagramy m.in. w Gears of War 4, Forza Horizon 3, FIFA 17 czy Minecrafta. Sony Interactive Entertainment Polska stawia na PlayStation VR z prawie 50 stanowiskami z goglami wirtualnej rzeczywistości. Będzie można zagrać m.in. w Rush of Blood, Robinson i w Valkyrie czy Rise of the Tomb Raider. Oprócz tego stoiska takich wydawców jak Cenega, Ubisoft czy rodzimego CD Projektu Red, które przedpremierowo odda w ręce graczy Gwinta. Natomiast CI Games na 20 stanowiskach pokaże przedpremierowo Sleeper Ghost Warrior 3. 13 października to data premiery PlayStation VR. O samym systemie już informowaliśmy. To relatywnie tani bilet do świata wirtualnej rzeczywistości. Gogle kosztują poniżej 2000 zł, co jest ceną konkurencyjną wobec innych rozwiązań, za które trzeba zapłacić ponad 3000. Przy czym do tego potrzebny jest PC za co najmniej drugie tyle. PlayStation VR nie jest ideałem. Jakość wyświetlanej grafiki pozostawia nieco do życzenia, ale pozwala się też przenieść do innych światów. Gogle współpracują tylko z PlayStation 4, co może być dla jednych wadą, a dla innych zaletą. PlayStation VR to obecnie chyba jedyny ekosystem wirtualnej rzeczywistości zapewniający sprawną współpracę sprzętu generującego grafikę, gogli i oprogramowania. A jest w co się bawić. Mówiliśmy już o London Heist, interaktywnym filmie sensacyjnym, gdzie świat obserwujemy oczami bohatera. Ciekawy kierunek. Ani gra, ani film, coś zupełnie innego, czerpiącego z możliwości gogli do wirtualnej rzeczywistości i wykorzystującego możliwości właśnie obu wspomnianych mediów. Na pewno popularnością cieszyć się będą gry korzystające z widoku z perspektywy kokpitu pędzącego pojazdu, bo to jednocześnie chyba najłatwiejszy sposób na przeniesienie sprawdzonej formuły gry symulacyjnej czy wyścigowej do wirtualnej rzeczywistości. Szczególnie dobre wrażenie robi kosmiczna strzelanina i w Valkyrie, gdzie sterujemy kosmicznym myśliwcem. Możliwość rozglądania się po kabinie przenosi wrażenie obecności w wirtualnym świecie na poziom, którego monitory czy telewizory zwyczajnie nie mogą zapewnić. Graliśmy też w Robinson The Journey, gdzie z perspektywy oczu bohatera możemy eksplorować obcą planetę zamieszkaną przez dinozaury. Tu autorom udało się całkiem nieźle stworzyć iluzję poznania obcego świata. We wszystkie te prezentacje bawiliśmy się jeszcze przed premierową i ciekawi mnie, jak sprawdzą się wersje finalne, te, które trafią na rynek. Wirtualna rzeczywistość może okazać się rozwiązaniem rewolucyjnym, ale chyba nie dla każdego. Sam nie miałem problemów z dynamicznymi sekwencjami rozgrywanymi w innych światach, natomiast w przypadku Kasi, która zwykle prowadzi ze mną audycję, nie było już tak prosto. Błędnik